Dzień dobry Państwu. Z olbrzymią przyjemnością po raz kolejny wystąpię przed Państwem. I tytuł jest troszkę mylący. Jak ktoś mówi renormalizacja, regularyzacja teorii pola, to pamiętamy żmudne analizy rozbieżności całych wielopętlowych. I to jest i żmudne, i nieprzyjemne, no ale oczywiście pożyteczne bardzo. Zagadnienie jest o tyle trudne, że jak Wentworth z Hooftem chcieli udowodnić renormalizację teorii z cechowaniem nieabelowym, to napisali w CERN-ie język do manipulacji symbolicznych na grafach Feynmana, tam z macierzami Germana i tak dalej. Tak złożone było to zagadnienie. Ja o tym nie będę mówił. Teraz będzie część historyczna. Otóż w czasie, kiedy byłem na Humboldcie, bo tam w 80-tych latach, jeździłem na szkołę fizyki teoretycznej w Schladming i ja tam wieczorem miałem jakieś seminarium, a wykład między innymi prowadził profesor Fadiejew, którego bardzo cenię, jak już wielokrotnie wspominałem. I ponieważ ja byłem z Niemiec, przyjechałem, miałem samochód Fiata 125 Bahama Yellow, a profesor Fadiejew nie miał tego. A właśnie tutaj, przepraszam, to on. Niewiele miesięcy przed tym został przyjęty do Akademii Nauk Rosyjskich. I z tego był tak dumny, że prosił, żeby go nie nazywać profesorem Fadiejewem, tylko akademikiem. To nie słuszne, bo akademik to jest rzeczywisty, a nie korespondent. Także nie miał prawa, żeby był akademik. A korespondent to jest to, który z nami dostatecznie nie wie, no jak ten akademii polezny być może. No w każdym razie nazywaliśmy go akademikiem, bo to jest. Lubił jeździć na nartach, ja też. Popołudnia były wolne i jeździliśmy nie tylko w samym stadium, gdzie są niezłe trasy, ale także prosił mnie, czy moglibyśmy pojechać do innego miejscowości podróż. Więc jeździliśmy, siedzieliśmy w samochodzie, czasami godzinę, więc się rozmawiało. Nie tylko rozmawialiśmy o Rostropowiczu, czy też Nabokowie, ale czasami wręcz chodziło na fizykę. No i kiedyś, ja bardzo filozoficznie, kiedyś jak się spytał, jak on rozumie renormalizację w kwantowej teorii pola. Jak on rozumie te osobliwości? Zadawanie takich pytań, co z prowadzenia samochodu powinno być zakazane, ponieważ stanowi zagrożenie dla innych użytkowników z ruchu. Na to on mi odpowiedział, wiesz co, ja to zrozumiałem, o co tam chodzi, analizując regularyzację potencjału delta w mechanice kwantowej. Ja podskoczyłem z radości, bo ja też to sobie wykonałem to ćwiczenie. Mówiłem. I teraz chcę Państwu opowiedzieć, jak zrenormalizuję właśnie potencjał delta w prawidłowy sposób, a potem tą samą metodę zastosuję do prostego, rozwiązalnego modelu teorii pola, modelu Li. I tam, jak się uda dojść na czas, to pokażę występowanie tak zwanego bieguna Landaua. Także takie będą wzorki. Otóż, proszę Państwa, jak mamy potencjał delta, to zwykle mówi się tak. Potencjał delta to jest tak, nie istnieje tak naprawdę. To jest taki potencjał, który jest głęboki, a wąski. W związku z tym tutaj funkcja falowa nas nie interesuje, bo jest jej mało. Ona cała żyje swoim ogonem. Przyciągające, żeby być rozpraszające. Nie, przyciągające. Mówimy o stanie związanym. I w związku z tym, tutaj funkcja falowa zachowuje się jak e do minus pierwiastek 2e r przez e. No i możemy sobie ustalić tą energię, w związku z tym mamy tą funkcję falową. Tak, dlatego tak rośnie, że jest minus? Albo energię żyje, no tak? Z modułu e. Minus, tak. Ale to w trzech wymiarach. Tak. Teraz... Nie, ale to... Gdzie to spada? Od jakiejś wartości do zera. Funkcję narysował ujemnie. Przepraszam, że zmyliłem wszystkich. Dobrze, bardzo. Czy nie mogę sobie pytania? To przypomina, kiedyś dostałem z Politechniki Śląskiej pracę naukową do recenzowania, gdzie pierwsze zdanie w pracy było: dla jasności wywodu opuśćmy symbol. Tak. W fizyce ciała stałego potencjały delta występują, są w pełni rozwiązalne. No to jest potencjał domieszki w kryształach, na przykład, z takim dobrym tego przyszłym.
ja będę chciał zrozumieć osobliwy potencjał delta. Tak, gdyż tego typu osobliwości występują w teorii pola. Chciałem zrozumieć właśnie, jak sobie można poradzić, żeby to jest tak osobliwe. W związku z tym, elemencie kwantowe z potencjałem delta też są problemy. No są, zaraz się rozwiążę. Bo to tu jest. Ogólnie znaleźliśmy, napiszmy sobie Hamiltonia w reprezentacji pędowej, jak ona pisze schematycznie, P kwadrat Q, masa H kreślone, wszystko jest równe 1, plus V, a jakby ktoś się chciał nie czekać, to proszę bardzo, element macierzowy H, P, P, prym, to są trójwektory, to jest delta 3 P minus P prim, P kwadrat U plus no potencjał, który zależy od P i P prim na ogół. Jeżeli potencjał jest lokalny, to on zależy od różnicy P minus P prim. Jeżeli teraz chcę rozwiązać równanie Schrödingera niezależne od czasu, to jest... Zaraz, to V to jest delta? Na razie to jest ogólnie. Na razie ogólnie jest. Na razie jest ogólnie. Tak ogólnie się sprawdza. Tak, nic na razie się nie dzieje. Po prostu ustalam ten. Powiem, kiedy zacznę robić niewolowy. Znaczy nieduże niewolowy. To jest równe P kwadrat pół w działaniu na Fi plus V. Psi, przepraszam, Psi. I to ma się równać E0 Psi. To jest reprezentacja pędowa, jest wygodna, bo tutaj to jest, no wtedy to jest mnożeniem i dostajemy równanie pana Schrödingera, które bardzo lubimy, V na psi równa się E0 minus P kwadrat pół na psi. Przez to mogę podzielić. Dlaczego mogę podzielić? Bo zakładam, że potencjał przyciągający i energia jest ujemna, więc tutaj nie mamy żadnej osobliwości. I dostajemy, co dostajemy? Że dzieląc, dostajesz psi, to się równa 1 na E0 minus P kwadrat pół na V razy psi, co ja napiszę, że to jest E0 od E0 V psi. I to jest bardzo dobry wynik i to pokazuje trochę anatomii funkcji falowej. Funkcja falowa składa się ze znanego czynnika G0 od E, to swobodna funkcja Greena, razy pewna funkcja, która się zwykle nazywa czynnikiem struktury. I to jest ważne, to jest słuszne dla każdego potencjału. Tak samo jak w reprezentacji położeniowej funkcji nie znam całej, ale wiem na przykład, że w obszarze klasycznie zabronionym, tam gdzie potencjał już zanikł, to ona się zachowuje wykładniczo, jak tam E do minus R przez R. A tutaj mamy to samo, mamy pewną część wiedzy o funkcji falowej. Jak potencjał zanik, to nie jest obszar klasycznie zabroniony. Proszę? Jak potencjał zanik, a pewnie energia jest ujemna. To nie jest potencjał klasycznie zabroniony. Jak nie ma potencjału, to dlaczego to jest klasycznie zabronione? Bo ma cząstkę. No, tuneluje. Energii ujemnej nie może być swobodna. Ale jak ja mam, przepraszam bardzo, potencjał równania Schrödingera i mam potencjał i go nie ma, to dlaczego mam założyć, że jest... Nie, w obszarze, gdzie potencjał jest. Napisz te studnie, no. Tak, no, poza studnią, no. Dobrze. No poza studnią jest cząstka swobodna. Tak. Nie żartów, nie może być tam. Bo jest związana w studni. Tak, popatrzcie, kochani. To jest bardzo... Ale... Łukaszu, narysuj sobie studnie i zrób takie skrzydełko. To jest właśnie rysunek, który jest studnie rysował. No, nie, obszar klasycznie zabroniony jest dobrym pojęciem. Znaczy bierzemy pod uwagę tylko stany, to jest związane. No tylko stany związane, są inne stany. A nie, ale już to jest. Ale przecież tutaj cały czas E0 jest ujemne. Masz pisane, ale uważasz tam, że E0 mniejsze od 0 i będzie. Dobrze. Dodatnie energie też będą dyskutowane, nie? To by nie było. Proszę Państwa. Teraz ja zechcę wprowadzić bardzo pożyteczne przybliżenie, bo to nie jest albo model, tak zwany model potencjału separowalnego. Jego się bardzo często stosuje, z grubsza mogę powiedzieć, kiedy warto używać tego potencjału. Otóż, jeżeli mamy
system fizyczny, który ma słabo związany, stan związany, to mówiąc technicznie, biegun funkcji Greena dla tego potencjału determinuje niskoenergetyczne rozpraszanie. Czyli jednocześnie z wiedzy o istnieniu tego stanu związanego mam już dużo informacji na temat macierzy rozpraszania. Przykład z życia. Otóż mamy proton i neutron wiążą się, dając deuter. Typowe energie wiązania w fizyce jądrowej to są rzędu do 80 MeV. A deuter ma energię wiązania 2,25 MeV. Czyli to jest płciutki stan związany. Natomiast co płytki, proszę Państwa, on jest proton i neutron i mając sprzeciwne izospiny i w związku z tym mogą mieć izospin 0. Jeżeli wezmę układ dwóch neutronów lub dwóch protonów, to dopuszczalny jest tylko izospin 1 i wtedy potencjał jest za słaby i nie istnieje stan związany dwóch neutronów. Tak samo dwa protony się nie mieszczą. Także jesteśmy bardzo bliziutko tego. No i z wiedzy tego, jaki mam ten potencjał, potrafię dosyć dużą dokładnością policzyć tak zwany zasięg efektywny i przewidzieć rozpraszanie proton-neutron tam do energii 50-100 MeV. Także tak silne jest, także tak dobre jest to przybliżenie. W związku z tym robimy przybliżenie następujące. Nazywa się przybliżenie separowane. I potencjał mój, który będę tutaj dyskutował, napiszę jako operator rzutowy. To jest operator rzutowy na pewne funkcje gamma. Przykład. V od P, P', często się przyjmuje, to jest 1 nad P kwadrat plus A kwadrat, lambda 1 nad P' kwadrat plus A kwadrat. Często stosowany, to jest stosowana funkcja na funkcji falowej UK, więc ma przyjemne własności, ma zasięg A i ma siłę lambda. Ja wolę taki zapis, bo to się szybko daje rozwiązać. Otóż, jeżeli napiszemy, że psi to się równa G0 od E0 razy co? Razy ten potencjał, czyli gamma, lambda, a tu mamy gamma, psi. No to cudownie, to ja widzę, że ja rozwiązałem mój problem, bo proszę zauważyć, gamma razy psi to jest liczba, tu się wszystko już odcałkowało. Tu jest lambda, czyli moja funkcja falowa to jest po prostu moja funkcja falowa psi, widzę, od razu się wszystko rozwiązuje, to jest jakieś stała normalizacyjna, G0 od E0, gamma. To jest bardzo pożyteczne przybliżenie. Ilekroć mam skomplikowany układ, ale chcę opisać jaki stan związany, który mnie interesuje, to warto użyć tego przybliżenia separowanego. Na przykład jak pisałem w mojej pracy doktorskiej z fizyki trzech ciał, badało oddziaływanie deuteru z tlenem 16, no to oddziaływanie proton tlen 16 jest bardzo złożone. Ale mnie interesował tylko najniższy stan związany. Najniższy stan związany, który właśnie symulowałem takim potencjałem i przynajmniej mogłem dobrać funkcję. A dlaczego tlen 16? A, bo on jest zamknięty. Żeby woda się. Nie, bo jest zamknięty i można go traktować przybliżenie jakoś o cząstkę elementarną. Mój układ składa się z tlenu 16, bo to są zamknięte powłoki i mamy, oddziałujemy z protonem i neutronem, które się słabo wiążą. Tlen 17 jest łatwo. Ja miałem przykład z HEN 4 też łapać. Ale to już inni robili, więc nie mogę. Deuter HEN to jest sztandarowy przykład fizyki trzech ciał. Wszyscy to liczyli. Natomiast z tlenem 16 nie liczono, więc ja zrobiłem ten rachunek. Dobrze. W związku z tym, to jest bardzo przyjemne przybliżenie. No i teraz wstawiamy to do naszej, wstawiamy to tutaj. To popatrzcie, tutaj z prawej strony A, G0 od E0, gamma, to się równa G0 od E0, gamma razy lambda, a tutaj stoi gamma, A, G0 od E0, gamma. No i widzimy
A się upraszcza jako winny, G0 się też nam upraszcza, gamy też się upraszczają. Jak teraz podzielę przez lambda, to dostanę, że 1 lambda równa się gamma G0 od E0 gamma. To napiszmy na sztuki. To jest całka D3P gamma, gamma kwadrat od P. Założyłem, że funkcja struktury jest czysto rzeczywista. A tu mamy dzielenie przez E0 minus P kwadrat. U E0 jest ujemne, czyli ta całka jest ujemna. Jeżeli wy mi zadacie lambda, no to ja będę mógł sobie, rozwiązując to równanie ze względu na E0, dopasować sobie znaleźć energię wiązania tego mojego stanu. Najczęściej jest na ogół odwrotnie. Ja chcę mieć taki potencjał, żeby miał stan związany o danej energii wiązanej o danej funkcji falowej, prawda? W związku z tym ja na to raczej patrzę tak, że ja i gamy E0 znam, no to to mi wyznacza lambda. No tak, ponieważ to dół jest ujemny, no to lambda musi być ujemna, no potencjał musi być przyciągający. Analizę osobliwości w zerze. Tutaj mamy E0 jest prawie 0, to mamy
kwadrat jednoznaczne, mamy rozbieżność logarytmiczną, obrazek jest podobny. W dwóch wymiarach każdy dowolnie słaby potencjał przyciągający wytwarza stan związany. No i klucz programu, robimy tę analizę w trzech wymiarach. Mamy całość 1 nad lambda równa się 4 bitym razem p kwadrat dp od 0 do nieskończoności gamma od p e0 minus p kwadrat, Jeżeli nawet w postawie e0, 0, no to ta całka jest regularna w zerze i w związku z tym ta całka istnieje. Gamma kwadrat. Gamma kwadrat, tak. I mamy taki rysuneczek, to jest E. I tak to wygląda. I teraz, jeżeli 1 nad lambda jest za małe, no to nie mamy rozwiązania. Czyli 1 nad lambda jest za małe. Kiedy 1 nad lambda jest dostatecznie malutkie w module, bo jest ujemne, no to wtedy mamy rozwiązanie. Facet. W trzech wymiarach niestety okrutna zasada nieoznaczoności zakazuje zbyt słabym potencjałem mieć stan związany. To jest ta różnica od... A w drugim wymiarze zasada nieoznaczoności nie działa? Proszę? W dwóch i w jednym wymiarze zasada nieoznaczoności nie działa? Działa doskonale, a nie na tyle okrutna, żeby uniemożliwić mi istnienie stanu związanego. Klasycznie elektron spada na proton. Natomiast w mechanice kwantowej istnieje stan związany atom wodoru i on jest trzymany właśnie wyłącznie zasadą nieoznaczoności. Teraz będzie rozpraszanie. Mam model, w którym umiem mówić o stanie związanym, a teraz jesteśmy na tapetę rozpraszani. Do tego jest, ja to kiedyś mówiłem, przydatne jest macierz T, to jest macierz rozpraszania, z niej mogę odczytać amplitudę rozpraszania i ona spełnia równanie Lippmann-Schwingera, które się pisze V G0 od E plus I epsilon, tak rozważam dodatnie energię. Jak mam dodatnie energię, to tutaj się pojawia osobliwość i to osobliwość reguluje dodając I epsilon, co odpowiada wybraniu fal rozchodzących się w rozwiązaniu równania Schrödingera, czy szukam to odpowiada rozwiązaniu w postaci fali płaskiej plus kulista fala rozchodzącego. To jest to właśnie tutaj o to biega. I tutaj mamy T. To jest na ogół równanie całkowe w dwóch zmiennych, w P i P prim, czyli macierz rozpraszania zależy od P, T od E plus I epsilon, P prim i to jest ogólna macierz. Teraz, jeżeli położę E równa się P0 kwadrat U, a P położę równe P prim i położę P0, to ten element macierzowy nazywa się, że biorę macierz T na powłoce energii, to jest proporcjonalne do amplitudy rozpraszania. A jak się rozwiązuje, to na ogół jest... Tam jest moduł P. Równa się modułowi P. Nie, to są wektory. Fala płaska wymaga... Ale przecież na powłoce nie wiem. To... Tak. Ale na powłoce może być pod innym kątem rozpraszania. Czy rozpraszasz w przód? A! Oczywiście, przepraszam. Jasne. Dobrze. Tak. Czyli można było nie pisać strzał. Tak, bo nie pisać. Sam się zmyliłem. Proszę Państwa. Służy Pan za dużo kraty. No tak, znany nawet teraz to pracownik uniwersytetu. Tak. Proszę złośliwości zachować. Ja pochwaliłem tutaj pracowników Pana, a Wy mi się na myśli wyzwierzęcacie. Teraz, ponieważ to są operatory rzutowe, to ja nie będę powtarzał takiego rachuneczka, jak tutaj robiłem. I podam rozwiązanie. I rozwiązanie wygląda. T równa się. T równa się. Gamma. Tau od Z równa się
E plus i epsilon. Gamma. Gdzie tau od Z jest dane przejawną całeczką 1 nad. To jest ważne, co tutaj pisze, 1 nad lambda minus gamma G0 od Z gamma. Ja piszę Z, żeby przypominać sobie, że to jest marika czy siłowa, że to jest liczba zespołowa. Czyli jak mam potencjał separowalny, to wszystko wiem. Obliczam stan związany i mam całą macierz rozpieszczalną dla wszystkich energii. A teraz rozważmy potencjał, który mnie naprawdę interesuje. V od R wektora to jest minus lambda, ujemne lambda biorę, razy delta 3 od R. Potencjał delta w środku, po początku układu współrzędnych. Ten potencjał jest osobliwy. Ja chcę sobie dać radę, są osobliwości. Chcę zrozumieć, jak mogę zregularyzować taki potencjał. Czy mogę nadać sens fizyczny operowany takim właśnie potencjałem. Nie mówię, że to jest jakieś przybliżenie, że to jest rozbyta delta. Nie. To jest twarda delta w zerze i ja chcę ją zregularyzować. Po transformacji Fouriera w trzech wymiarach dostajemy, że ten potencjał wygląda jak gamma. Wiemy, że lambda żyjemy samo z siebie. Gamma, gdzie gamma od P w naszym przypadku to jest 1. Czyli w przestrzeni pędu potencjał delta jest, ma funkcję strukturą tożsamościową równej 1. I teraz, ale dwa jest większy. Jest rzutowy, oczywiście. Na jaki stan rzutuje? Na stałą. Na stałą funkcję. Ale stała nie jest całkowalna. No nie jest, bo to jest osobliwy potencjał. Teraz będę musiał się z tego wytłumaczyć. Przemówię. Już tu widać, że jest coś patologicznego. Notabene potencjał delta to jest jedyny potencjał, który jest separowany. Jednocześnie i lokalny, bo zależy tylko od era, i separowany. Tak? Czegoś ty nie rozumiem. Bo jeżeli ten potencjał działa na jakąś funkcję, tak, to on nie produkuje jedynki. Że? To on nie produkuje funkcji równej jednej. Zaraz powiem. Widzimy, że mam kłopoty. No co to znaczy, że delta działa na stan? To wiadomo. Nie za bardzo. No bo to jest delta razy. No, w przestrzeni jest nie. W przestrzeni położę to jest delta. Mów po prostu. Tak. Teraz. Jesteś w przestrzeni funkcji ze skolonym dystrybucji, to. Ja jestem na służebce. Tak. Nic się nie bójcie. Otóż w fizyce ciała stałego też się wprowadza przestrzeń pędów, prawda? Przestrzeń odwrotną, ale tam pędy są naturalnie obcięte tam do granicy Brillouina. W związku z tym w ciele stałym taki potencjał z funkcją, która jest stała, ale stała jest tylko od zera do pewnego P max, wtedy nie mamy żadnych kłopotów. Ja mam kłopoty, dlatego że właśnie ten potencjał jest osobliwy. Więc będę się starał teraz zregularyzować. Ale jeszcze męczy, że w tym V są dwa P. No tak, bo to jest chyba... No a po prawej stronie w ogóle nie ma. No i są B. Tu jest jedno B i tu jest B, to jest takie... Tylko, że nic nie należy od tego. Tak, ściśle, się ładnie pisze. Tylko, że nic nie zależy od P. A to, tak, teraz nic to jest co innego. Ale... To jest coś innego, jak w ogólnym tym, tak. Teraz... Że wyszło tak, że to tak nie zależy od... Teraz spróbujmy znaleźć stan związany dla tego potencjału. O tym opowiadam. Otóż 1 nad lambda ma teraz się równać całka 4pi całka od 0 do nieskończoności p kwadrat dp przez e0 minus p kwadrat pół. Dla dużych p ta funkcja
funkcja dąży do strachu i ta całkiem nie istnieje. W związku z tym, patrząc z punktu widzenia przestrzeni pędowej, tak definiowany potent jest bez sensu. Ale teraz ja chcę nadać sens, chcę zregularyzować ten mój potencjał i w związku z tym wykonam procedurę bardzo podobną do tej, jaką się robi w teorii pola. Czy to można robić na różne sposoby, jak to jest najprostsze. Otóż ja sobie zdefiniuję obcięcie lambda takie, że mój potencjał, moje gamma jest funkcją teta od, nie wiem, w którą co stronę idzie, od lambda minus moduł p. Teraz ten potencjał zaczyna mieć sens. Ta całka zaczyna istnieć, bo teraz ta całka zaczyna zależeć, jest tylko całką do dużego lambda. I teraz, jeżeli wy mi zadacie jakąś energię, powiecie mi, chcę, żeby mój potencjał delta miał stan związany o zadanej energii E0. Wy mi zadajecie tę energię. To ja zrobię w ten sposób. Proszę Państwa, zrobię to w ten sposób, że dla każdego lambda dużego policzę zrenormalizowaną stałą, zregularyzowaną stałą sprzężenie według tego wzoru. I teraz jest pewna szansa, że przechodząc z tym lambda do nieskończoności, dostanę coś rozsądnego. Zregularyzuję potencjał delta. Jak zrobię to dla mojej funkcji falowej, to moja funkcja falowa wtedy będzie wyglądała psi od p. To będzie równe 1, czyli tutaj... Ale skąd wiadomo, że to, ta lambda mała od dużego lambda ma jakąś rozsądną granicę? Proszę? Wiem, jaką ma granicę. Lambda dąży do zera. No właśnie. W granicy, tak. Ale lambda to jest tylko parametrem teorii. Natomiast ja się patrzę na fizykę. Co to jest fizyka? Fizyka to jest mój stan związany i moja macierz rozpraszana. I chcę zobaczyć, czy za pomocą mojej tej procedury mojego przepisu na regularyzację funkcji delta. A czemu napisał model funkcji delta? Jest model funkcji delta. No to jest właśnie, tak. Ale... To jest pewien model funkcji delta. To lambda to jest szerokość tego epsilon. Nie, szerokość tego epsilona. To duże lambda, tak, jeden nad lambda z szerokością. Z szerokością tego epsilona, który tego kapelusza, jak z nim zjeżdża. Można tą całkę zregularyzować za pomocą procedury Pauli-Villarsa. To znaczy na 100 innych sposobów. Na 100 innych sposobów. Tak, jako ćwiczenie dla Państwa daję, będę kartkówkę robił w przyszłym tygodniu, to proszę mi to zregularyzować za pomocą regularyzacji wymiarowej. Wymiarowej, zamiast dwójki, sama będzie, prawda? Dobrze. Więc na razie popatrzmy na moją funkcję falową. Moja funkcja falowa wygląda E0 minus P kwadrat pół. Ona ma, że tak powiem, sam obrót. Ta funkcja jest pięknie całkowalna z kwadratu. Bo to jest 1 nad P kwadrat. Jak chcę znaleźć moduł tej funkcji falowej, to tutaj mam 1 nad P do czwartej razy P kwadrat dp. Całkiem zbieżne jak 1 nad P. Linią rozbieżne. Cudownie, więc w tym sektorze udało mi się powiedzieć, co to jest, jak nadać sens funkcji falowej dla potencjału delta. Z tym, że przez to, że potencjał jest osobliwy, to ja nie mam jednej odpowiedzi. Ja to zrobię dla każdego zero. Wy mi dajecie zero, a ja wam mówię, dobrze, proszę bardzo, z takim zero mogę żyć. Mamy szerszą teorię, mamy teorię, w której mam regulowalną energię stanu związanego. No ale teraz... W zasadzie jest tak, że ja dobieram to duże lambda, czyli... Nie, dużym lambdą jedziesz do nieskończoności. No postać funkcjonalną. Tak, widzicie, że na samym końcu już nie mam lambdy. Lambda zginęła po regularyzacji. Ale z duszą na sercu chcę policzyć macierz T, czyli wszystkie stany rozproszeniowe. Teraz, ale zależność małej lambdy od E0 zawiera dużą lambdę. No tak, właśnie.
Gdzie to jest zegar? 25. A tak jeszcze było? Tylko ty tu wisiał, nie? Tak. Zabrali. Nie, zabrali z wóźdź. Wróci. Jest zegar. To moje rozpraszanie w tym przypadku, tym zregularowanym z obcięciem, to opisuje rozpraszanie ściśle sferycznie symetryczne fali S, prawda, N równa się 0. No i element macierzowy T na pomocy energii od E plus I epsilon jest dane wyrażeniem, ponieważ tam stały tutaj z lewej strony stały gamy, czynniki struktury, które są jeden, to tutaj przeżyło mi tylko 1 nad lambda minus gamma G0 od E plus I epsilon gamma. A teraz my chcemy to zrobić to dla skończonego lambda. Tak, ale jeżeli robimy rozproszeniowe, to oczywiście funkcji falowej tam jest biegły. No tak, tak, tak. Nie, ja mówię o macierzy tej już. Nie w ogóle nie. Ale no dobrze. Była mowa o tym, że funkcja falowa jest dobrze określona. Tak, dla ujemnych energii, dla stanu związanego. No, tak. Ale w tej chwili robimy stan rozproszeniowy. Tak, i nie korzysta z funkcji falowej, tylko z macierzy rozpraszania. Umiem napisać funkcję falową, jak mam macierz rozpraszania. To jest grubsza delta fala płaska plus to. Popatrzcie, popatrzcie, co tutaj my mamy. Wszystko żyje z tego, czy tak to wyrażenie dla każdej energii jest dobrze określone. I popatrzcie, to jest 1 nad całka od, co tam było, 4 pi całka od zera do lambda dużego, p kwadrat dp, podzielone przez E0 minus P kwadrat U, bo tyle wynosi 1 nad lambda. Z tego sobie wyrobiłem. Minus 4 pi całka od 0 do lambda. Ale E0 jest w każdym ciągu ujemne? Tak, E0 jest ujemne. To jest parametr teorii. Swobodny parametr. Pan mi mówi, panie profesorze, że pan chce mieć stan związany o minus 10 m. No to ja mówię, dobrze. Ja sobie biorę minus 10 metrów. E0 to jest tam ten parametr. Tak, tak. A tu mi stoi. A tu stoi E plus I epsilon minus P kwadrat U. Obie całki rozbiegają, kiedy dążę z lambda do nieskończoności. Ale jeżeli wezmę różnicę, no to tau od Z triumfalnie wychodzi mi, że to jest. Ponieważ to jest na dole, jak sam tylko dół napiszę, to jest 4 pi z minus E0, gdzie z to jest E minus E0 plus I epsilon razy śliczna całeczka od 0 do lambda P kwadrat dp podzielone przez E0 minus P kwadrat U, E plus I epsilon minus P kwadrat U. Zachowanie w nieskończoności tej funkcji to jest P kwadrat przez P do czwartej, jednak ta funkcja jest bieżna. Ta funkcja jest bieżna i w związku z tym mogę przejść tutaj formalnie, przejść do granicy z lambda, napisać nieskończoność i z triumfem oświadczyć zrozumiałym regularyzację osobliwej teorii. Wystartowałem z teorii, która miała osobliwy potencjał delta. Pokazałem, że odpowiednim przejściem do granicy teoria dostaje dodatkowy stopień swobody. Mam swobodę wyboru energii stanu związanego i mam dobrze określone funkcje falowe całkowalne z kwadratem. Mam macierz T, która jest skończona i także spełnia zasadę unitarności. Czyli mam w pełni taką teorię. W ten sposób daje się regularyzować potencjał delta. I tak samo postępujemy w teorii.
pomijając wszystkie inne techniczne szczegóły, czasami taki trik się udaje i się dostaje zbieżne, dostaje się zbieżne wyrażenia i to nazywamy teorią renormalizowaną. Czasami trzeba parę więcej stało spróbować. Chyba istotne jest to, że trzeba zawsze wprowadzić jakiś parametr, który jest parametrem obserwowalnym i wyrazić to przez parametr obserwowalny, tak, w tym przypadku E0. Tak. Bo gdyby teraz spróbować to wszystko wyznaczyć, to okaże się, że w granicy E0 nie ma. Nie ma, nie ma, oczywiście, że nie ma. Tak. Więc trzymamy E0 stałe i przechodzimy za. I to jest w ten sposób, proszę Państwa, profesor Fadiejew, a ja niezależnie od niego, zrozumieliśmy, że procedura renormalizacji w teoriach lokalnych, w teoriach, jeśli pojawiają delta, może mieć sens. Nie powiedziałem, że ma sens, tylko że może mieć sens, tylko to zależy od teorii pola. Dla każdego przypadku muszę argumentować oddzielnie. Czasami nam się udaje, czasami nie. Także tyle chciałem powiedzieć, a teraz... To nie liczcie, że było dużo. Wzorki są bardzo analityczne, proszę Państwa. Jest słynny model Li. Model Li wymyślony został przez Li po to, żeby LE. Został wymyślony, żeby spadać, żeby był rozwiązany. Tili, jasno, nasz przyjaciel Tili. To my teraz... Pokazujecie, jeśli mowa o Tidi Li, że to jest człowiek różnych talentów, mianowicie w Rzymie jest pomnik Galileusza, który został zaprojektowany przez Tidi Li i sfinansowany przez Chińską Republikę Ludową. W 1968 roku ja pracowałem od rodziców na czwarty rok. A nie Tajwan. Słucham? Nie Tajwan. Nie. Chińska Republika Ludowa. Tak dawno? Nie, no Galileusz był dawno, a pomnik też dawno. Ale pomnik Galileusza w Rzymie to też dawno. Jak wracałem z Wenezueli przez Nowy Jork. Znaczy się u nich też tak. Pisać pracę magisterską. Jana Pawła i Galileusza. Na naszym uniwersytecie. To wstąpiłem na uniwersytet, na Columbia University. Wszedłem do pokoju pana Tidi Li, o tym dużo nie wiedziałem. Wiedziałem, że i powiedział, że jestem studentem z Polski. Chciałbym u niego pisać pracę doktorską. A on się spytał, a w jakim procencie najlepszych studentów jest? Ja powiedziałem 0,1%. To dostaniesz studentów. Tylko napisz to, nie? Przyjechałem do Warszawy, poszedłem do dyrektora Instytutu Świętej Pamięci profesora Berlego, jak mu o tym powiedziałem, właśnie z dumą, to powiedział panie Barnik. Pan mi przed doktoratem wyjedzie, to pan już nigdy na tym uniwersytecie nie będziesz pracował. I napisałem pracę magisterską w Warszawie, a nie i robiłem doktorat w Warszawie, a nie u Tidi Li. Niestety. Dobrze. Kto był pan autorem? Dla Wysłowski. No i wreszcie, dlaczego się uczalasz? Czy ja powiedział, że ja się uczalam? Nie. Ja mnie się wydawało. Może niestety. Poza tym, szczerze mówiąc, nie wiadomo, czy byś zrobił ten doktorat. Aura Wysłowskiego była paradoksalna. Aura Wysłowskiego, że tak powiem, to się ma jak w banku. Teraz jak pisałem, zaczynałem pisać pracę doktorską, to na Wysłowski wyjechał na rok do Stanów i temat pracy doktorskiej wymyśliłem sam. To by nie było. No właśnie o to mi chodziło. Ale on nie pojechał gdy... Nie. Model składa się z trzech rodzajów cząstek. Cząstki N, V i T. Można go formułować w różne sposoby. Ja będę formułował go, żeby jak najbardziej uprościć rachunki, że cząstki N i V są cząstkami nieskończenie ciężkimi. Stoją w jednym miejscu. A cząstki teta, mezony, są w pełni relatywistyczne. Hamiltonia w takim razie będzie H0 plus HI i H0 to będzie masa cząstki V razy operator kreacji i anihilacji. A te N i V to spoczywają w tym samym układzie. Tak.
Tak? I w tym samym punkcie wzrostu to jest. Nie relatywistyczne. To zupełnie nie. Nie tak, tylko. Można nadać im pędy. No, rozwiązywalność modemy nie zależy od tego, co może jest. Pokażę, pokażę. Zależy od KI. O właśnie, tam krosyk symetryczny zniszczyć niestety. Co to są duże fałdy? Operatory kreacji. To są operator anihilacji, to jest operator kreacji. Ciągle. Zaraz szybko powiem. N skrzyżem M i plus całka D3K omega od K A skrzyżem K AK, gdzie omega od K to jest oczywiście mu kwadrat plus K kwadrat do jednej drugiej, czyli to, a to są operatory kreacji i definicji tego tego mezona. Zaraz będzie. HI. Tu zostawimy kawałek miejsca i tu napiszemy część oddziaływania do dyskusji. Popatrzcie. I plus G0. Nagle stała sprzężenia. Całka D3K. U od omega od K. Pewna funkcja struktury. Będziemy zakładali dalej, że U jest stałe do jakiegoś obcięcia, analogicznie do tej zabawy, co tu robiłem, przez 2 pierwsze 2 omega k. No i tutaj mamy człony oddziaływania. Niszczymy cząstkę A i wytwarzamy parę M A z krzyżem K. Czyli to oddziaływanie przekształca cząstkę V. Krzyżyk w parę NA. No i żeby to było hermitowsko, poprawne hermitowsko, no to piszemy także V plus NA od K. Czyli są możliwe procesy. Cząstka V przechodzi w cząstkę N i mezon beta. W optyce to się nazywa James Cummings. No właśnie. James Cummings model w optyce. Aha. To się nazywa. Ja. Ma to wspólnego z rotating wave approximation. Dokładnie jest to samo. No to ja znam to po temu rotating wave approximation. Tak. Co by nie było. V z krzyżem kowutują do jedynki. Jak? Poważny operator. To nie jest hermitowski. To nie wiadomo, jak ta sfera jest, bo tu jest. Zaraz będzie wszystko. Nie, bo jedno A jest pomiędzy N a V, a na to nie ma znaczenia. To nie ma. Wszystkie to są różne cząstki, czyli ich operatory komutują. No właśnie. A, K, A z krzyżem K równa się delta 3. Ja komutuję, bo po co piszę tak, żeby. Dokładnie, jak ty ten pęd zachowujesz ten K? Proszę? Nie zachowuję ten. Nie. A po co mam zachowywać? To jest nieskończenie, stoi w miejscu. Ściana! Nic się nie dzieje. Definiuję próżnię perturbacyjną. A co jest w tym pustym miejscu? Zaraz będzie. Czeka na dostawę towaru. Zaraz dostarczy towar. Stan próżni perturbacyjny definiuje w ten sposób, że to jest stan anihilowany przez operator V, anihilowany przez ten i anihilowany przez każdy metod K. Weźmy sobie ten równa się 0. I to się równa 0, tak. I teraz proszę zauważyć, że jeżeli teraz ten stan zaatakuje moim hermitogenem, to V tutaj zanihiluje ten stan, tu N zanihiluje, tutaj V zanihiluje, tutaj N zanihiluje. W takim razie ten stan próżni perturbacyjnej jest także stanem próżni pełnej teorii. To się na ogół w teorii... Za wyjątkiem tego nie wiadomo, co będzie w tym wolnym miejscu. Tak, a to też nie zepsuje. No ale to nie jest. Teraz Państwo widzą, że jest zachowana teoria ma wiele sektorów. Ja się będę interesował sektorem, który zawiera jedną cząstkę V. Jedna cząstka V może się przekształcić w cząstkę N teta. I proszę zauważyć, że
strony zamienia to pan za chętę, tak? I w drugą stronę. W związku z tym ten sektor jeden sam się z sobą wiąże i nic innego z nim nie oddziałuje. Tak, czyli... to widać jakby od razu? Tak. To jest tak zwany prawy sektor. A nam się kiedyś to smutno skończy. To, to kojarzenie się nam wszystkiego z wszystkim się kiedyś nam smutne skończy. Ponieważ... Ja, ja, przepraszam, nie rozumiem. Widać, bo, widać, że potem strukturze oddziaływania. Popatrz, jak jakby... Ale to fale odgrywają tu rolę. No tak. Zaraz napiszę punkty falowe, to będziesz widział, dlaczego ja... Nie, ja to dla operatora wiem. To można zdefiniować stan, który zawiera tylko cząstkę V, podziwiać tym kamieniem. No właśnie, gdyby produkuje też. Bo to jest tego sektor. Prawy, tak. Czyli w lewy. To dwa z pierwszych. Sektor zawiera zarówno cząstkę V. Tak, jak i jeden. Właśnie, zaraz nie zniknie ta cząstka V, ona pozostanie. Nie, oddziaływanie ją zamieni na. Teraz, proszę Państwa, widać stąd, że cząstka... A to jest tak, na transmutację. Bo to jest stopnia polany, co na... Czysty stan zawierający jedną cząstkę M jest stanem własnej teorii i zawiera cząstkę nieoddziaływującą i koniec. Nic się nie dzieje. Dowolna liczba mezonów także jest nieoddziaływująca i nie widzi tego oddziaływania, w związku z tym też ale, takie stany. Ale jakbym napisał taki hamiltonian N krzyż V krzyż A i hermitowski, to wtedy miałbym taką teorię, kiedy obie cząstki. Tak, i wtedy jest nierozwiązane. Dlatego tak robię, żeby się rozwiązać. Żeby rozwiązać. Się nie da rozwiązać. Nie? A to widać od razu, się nie da. Jeżeli to polega na zamianie N z tym. Nie, to ja wiem, że jest, ale nie, gdybym dopisał tam człon N z krzyżem, V z krzyżem. Nie. A znaczy, że krzyże A, czy nie, A wstaje się dwie. Wtedy próżnia przestaje być w ogóle rozwiązaniem. Także tak. Ponieważ widzę teraz, kochani, że cząstka V, zaraz będzie funkcja V, rozumiesz. Cząstka V się wiąże z N, oddziałuje z N i A, to jej energia, jej masa się zapewne zmieni. A ja bym chciał, żeby fizyczna cząstka V miała tą samą masę. W związku z tym dodam przeciwczłon masowy. Jak to się zwykle czyli tam robi? Należało M0 napisać, w hamiltonie nie zerowym. Tu dopiszę delta MV, V z krzyżem V. I na to miałem to miejsce. Przewiduję, że w teorii rozwiązane fizyczne... jest taki sam jak ten, bo przecież tylko wystarczy MV inaczej. A ja chcę, żeby MV tu występowały fizyczne wielkości. Ja dążę do hamiltonianu. Ale nie rozumiem, przecież to się niczym nie różni ten człon. MV jest jakąś liczbą. Można oczywiście zebrać razem i napisać MV0. Zamiast V. Ale czym się różni MV0 od MV? To jest parametr teorii. A właśnie, tym, że nie występuje później w przyrodzie. To jest mój parametr teorii. To jest cały smak w przyrodzie. Ja mam hamiltonian. Tak. I teraz, czy dopiszę w hamiltonianie ten człon z delta M? Czy nie, to nie ma znaczenia, ponieważ to ma interpretacyjne znaczenie. Czy chcemy, żeby MV... Ale to samo mogę powiedzieć, mówiąc o interpretacji współczynnika MV. Okaże się, gdyby napisać tak, jak pan proponuje, to okaże się, że to MV nie jest masą cząstki obserwowaną w laboratorium. Tylko jest parametrem teorii. Tak. I właśnie, teraz napiszę, ale przecież... No przecież, no właśnie, okaże się, że to nie jest masą. Może skończmy, a potem zobaczymy. Słuchajcie, napiszę funkcję falową. To jest taki sam operator. Nie. Mówimy o parametrze MV, który ma mieć interpretację fizycznej masy. Jeżeli chcemy, żeby MV było fizyczną masą, to musimy ten kawałek tutaj dodać. To jest postulowana moja funkcja falowa. Teraz jeżeli zadziałał hamiltonianem na tą funkcję... Tam jeszcze dziubek przy zerze. Dziubek, tak. Jeżeli teraz zadziałam tym moim hamiltonianem, to wytworzę dokładnie człony, które zawierają V z krzyżem na próżny i N z krzyżem, A z krzyżem na współczynnik. Jakimiś współczynnikami. W związku z tym to doprowadzi mnie do dwóch równań. Jednego równania na C V,
fał drugiego, na ten to się robi w ten sposób, że trzeba wziąć tą funkcję falową, zadziałać tymi operatorami, które tu mam. I to jest klasyczny rachunek w teorii pola, to znaczy komutujemy operatory tak, żeby uderzyć operatorem anihilacji w stan próżni, wtedy mi się człony zerują. I to jest prościutki rachunek i dostajemy dwa równania, z których mogę wyliczyć, bardzo prosto, tak jak to liczyłem dla mojej potencjału Pelca, fi k okazuje się być równym g0 u od omega od k przez pierwiastek 2 omega k. To widzicie, skąd się to wzięło. A delta mv równa się g0 kwadrat całka t3k pół kwadrat od omega przez 2 omega kwadrat od k. I teoria, jeżeli teraz ja chcę przejść do granicy punktowej, to znaczy chcę zrobić, żeby ten czynnik u od v był stały, to będziemy nazywał granicą właśnie tą granicą. Nie rozumiem, skąd się wzięło równanie na delta mv, dlaczego nie bierze się równanie na mv? No dlatego, że te operatory się niczym nie różnią. Nie różnią się, ale... Więc tak, dlaczego dostaje wzór na delta mv, a nie bo na chcemy, mv? Żeby energia tego stanu fizycznego była taka sama jak na krążanie. Jak mamy w elektrodynamice energię elektronu m0, to pora normalizacji. To staje zupełnie inną fizyką. Nie krzyczeć, że tłumaczyć. Nie krzyczy. Rozumiem, że to jest trudne zadanie, ponieważ zakładamy jeszcze dodatkowo, że energia tego stanu jest równa mv. A, czyli dodaje, czyli naprawdę dostaje. To jest dodatkowy warunek, który nie był powiedziany. Nie był powiedziany. No więc... Ale już teraz był powiedziany. No ale ja się, nie wszyscy wszystko wiedzą na tym seminarium, więc się upominam o omówienie uczciwie. Rozważmy to całe. Tu mamy k kwadrat, tu mamy k kwadrat. Nie wolno dochodzić kartą z kata w ogóle. Dlaczego? No nie wiem, bo tak się ludzie omówili. Funkcja ta dąży do stałej, czyli ta całka jest rozmierna. Stoję przed koniecznością zregularyzowania w teorii. Zrobię to tak samo. Założę, że jest jakieś g0, które jest funkcją dużego lambda, a u od omega to będzie teta od duże lambda minus omega od k. To samo. Wprowadzam obcięcie. To jest jeden ze sposobów regularyzacji. Najprostszy sposób regularyzacji. Ja powinienem skończyć teraz, tak? Dobrze, to kończymy jeszcze ostatni ten. Rozwiązujemy to. Okazuje się, że procedurę możemy przeprowadzić bardzo podobnie do tego, co robiłem na potencjał delta. Usuwam wszystkie nieskończoności, wprowadzam właśnie dwie. Ale to znaczy, ja jednak się będę opierał, to znaczy trzeba nie dopisywać tego hamiltonianu, tylko powiedzieć, że to mv to jest sobie jakaś tam liczba, a oprócz tego żądam, żeby energia tego hamiltonianu była równa jakiejś innej liczbie, duże m, i wtedy okazuje się, że to duże m minus mv, które było w parametrze, to jest ta poprawka i to jest to ubranie się cząstek, prawda? Nie, bo to jest to napisanie, że hamiltonian oddziaływania jest taki sam jak hamiltonian swobodny, nie ma, jest nadużywaniem języka. Ale to jest ta filozofia i Fadinow by to nazwał kontrczelenami. Zgrabnie zapisać. Ale ja nigdy nie szedłem na pasku towarzyszy. Ani nie jechał pan samochodem? Nie, to wszędzie. Przepraszam, jechałem. Z Fadyjenem w Kopenhadze, to był tak, to nie był samochód Fiat, to był mój, mój Citroen. Nie. Teorię, proszę Państwa, umiem zregularyzować, wprowadzając dwie, te delta M się wyliczyło mi, się z łatwością wyliczyło. I mogę przejść granicą, ponieważ to jest nieobserwowalne. Wyrzucamy to. Ale cud polega na tym, że
amplitudy rozpraszania pozostaną skończone na zasadzie tego samego triku, który mi wyszedł w potencjale delta, z tym, że muszę wprowadzić zrenormalizowaną stałą sprzężenie, która jest dana takim, co to w mianowniku jest G0 razy F od 0, już donoszę uprzejmie proces F od 0. To jest ta funkcja bardzo podobna do V. F od Z to się równa całka 1 nad pi, całka od mu do lambda d omega k u kwadrat od k przez omega omega minus u kwadrat od omega. Proszę? U kwadrat od omega. To się nazywało w liczniku. W liczniku. U było funkcją omega. Przepraszam. Słusznie. Od omega. I ta funkcja, znowu widzimy, jest rozbieżna dla dużych lamb. W związku z tym, jeżeli mam jakieś G0, to G renormalizowalne będzie w razie zwiększania lambdy, będzie dążyło do zera. A jeżeli wezmę, to są ostatnie słowa moje tutaj, jeżeli teraz to odwrócę, to napiszę, że G0 kwadrat to się równa G kwadrat renormalizowalne, to jest to, co daje mi rozpraszanie fizyczne i to ten parametr, ten jest fizyczny, G0 to jest nie chcę tego znać, to jest naga stała sprzężenia, ale ponieważ to one są związane, ja znam ich związek, to jest 1 minus G renormalizowalne kwadrat F od 0. I teraz jak z lambdą przechodzę do nieskończoności, to staje się ujemne. G0 kwadrat staje się ujemne, czyli G0 wyjściowym Lagrange'a jest ujemne. Teoria jest nieunitarna. O tym fakcie przekonał się w latach 50. wielki Leflando i powiedział, w takim razie teorie pola nie mają sensu, trzeba się zajmować czymś innym. Zaczął się zajmować modelem hydrodynamicznym cząstek planetarnych i innymi ciekawymi rzeczami. I na tym chciałem schodzić. Chciałem pokazać, jak z tego tutaj akurat Leflando i wielu innych popełniło fatalny błąd, utrupiając kwantową teorię pola na kilka lat. Dopiero trzeba było... Zniszczył karierę paru młodym ludziom, których znam z Moskwy, a pan jej uciekł do Leningradu, bo nie chciał, bo chciał się zajmować teorią polu. Także dziękuję państwu za uwagę.